Dzisiejsza prezentacja dotyczy objawu Raynaud i jest to zmodyfikowana wersja wykładu, który przygotowałam na prośbę pani profesor Beaty Mroziszkiewicz-Rakowskiej na konferencję Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Jeżeli chodzi o objaw Raynaud, no to oczywiście to pojęcie nie jest nowe. Jest to napadowy skurcz naczyń, który klinicznie manifestuje się napadowym marznięciem, a także zmianą koloru najczęściej palców rąk, ale czasami też palców stóp, niekiedy nosa, uszu, kolan, może to być w różnych lokalizacjach. Taki napadowy skurcz najczęściej jest indukowany jakimś czynnikiem, takim jak stres albo ekspozycja na niską temperaturę. Jeżeli wyobrazimy sobie, że to jest palec osoby, która choruje na objaw Raynaud, to możemy sobie wyobrazić unaczynienie tego palca i oczywiście będą tam naczynia tętnicze, naczynia żylne, naczynia mikrokrążenia w sposób oczywisty, ale również anastomozy tętniczo-żylne, które regulują przepływ krwi. Jeżeli chodzi o objaw Raynaud, to takim pierwszym objawem jest skurcz naczyń tętniczych, ale również, o czym się kiedyś nie mówiło, również naczyń żylnych i anastomoz tętniczo-żylnych. W związku z czym przepływ w tym miejscu jest nieco mniejszy, ale w sytuacji prawidłowej przepływ krwi przechodzi przez naczynia mikrokrążenia. Natomiast u osoby, u której dochodzi do uszkodzenia naczyń mikrokrążenia i ten przepływ przez te naczynia nie jest możliwy, jakby dochodzi do zaburzeń, które w konsekwencji mogą prowadzić do tego, że to niedokrwienie będzie się manifestowało najpierw nadżerkami, a potem owrzodzeniami. Ten slajd prezentuje typowy przebieg objawu Raynaud, czy też typowy przebieg epizodu objawu Raynaud od blednięcia palców rąk poprzez zasinienie aż do zaczerwienienia i obrzęku, który jest związany z reperfuzją. I teraz jeżeli spojrzymy na dolną część slajdu, to widzimy naczynia w prawidłowej czy normalnej szerokości i w czasie pierwszej fazy objawu Raynaud dochodzi do nasilonego skurczu zarówno naczyń tętniczych, jak i naczyń żylnych. I w związku z tym dochodzi do gwałtownego niedokrwienia i to się właśnie manifestuje tym blednięciem skóry w miejscu, którego to dotyczy. Natomiast potem z biegiem czasu dochodzi w pierwszej kolejności do powolnego rozszerzenia się naczyń żylnych. One mają mniejszą zdolność do długotrwałego skurczu w stosunku do naczyń tętniczych i dlatego one się rozszerzają jako pierwsze. I w związku z tym dochodzi do wypełnienia łożyska krwią żylną, co w efekcie powoduje ten siny kolor. Natomiast w trzeciej fazie nie tylko dochodzi do rozszerzenia naczyń tętniczych, ale czasami do takiego paradoksalnego, szczególnie dużego rozszerzenia, większego w stosunku do punktu wyjścia i wtedy dochodzi do takiej gwałtownej, szybkiej reperfuzji i to jest związane z zaczerwienieniem palców rąk i często z towarzyszącym obrzękiem, a nawet czasami z dość dużą bolesnością. Teraz, jeżeli ktoś ma objaw Raynaud, a bardzo często są to osoby młode, w wieku powiedzmy, że poniżej 30 lat, to jeżeli weźmiemy tę populację, to taki objaw Raynaud, który wystąpi w tej populacji, on w około 60 kilku procent przypadków ustępuje bez żadnych konsekwencji i bez żadnych objawów. Natomiast u ponad 30% osób jest ten objaw Raynaud taką manifestacją nadchodzącej choroby układowej, która wymaga diagnostyki i o tym dzisiaj jeszcze będę mówiła. Pierwotny i wtórny objaw Raynaud. Pierwotny, czy idiopatyczny, czyli taki, który jest niezwiązany z chorobą i taki, który ma duże prawdopodobieństwo, że ustąpi samoistnie z biegiem kolejnych lat, to najczęściej objaw Raynaud, który występuje u młodych ludzi, szczególnie u młodych kobiet. Najczęściej te zmiany są symetryczne, te epizody są dość krótkie, nie ma żadnych innych towarzyszących zmian dermatologicznych. Co ważne w objawie pierwotnym objawie Raynaud, ponieważ te mikrokapilary są sprawne, one nie są uszkodzone przez inną chorobę współistniejącą, dlatego w pierwotnym objawie Raynaud nigdy nie będziemy widzieli
obrzodzeń jako konsekwencji objawu Reino. I tutaj badanie kapilaroskopowe wielokrotnie będzie miało wynik prawidłowy. Natomiast jeżeli chodzi o objaw wtórnej Reino, czyli taki, który współwystępuje, czy jest elementem innych chorób, najczęściej układowych, to są najczęściej osoby, które mają więcej niż 30 lat. Czasami te zmiany, te epizody objawu Reino bywają asymetryczne, te ataki są dość długie, a jeżeli mówimy długie, to powyżej 15, 20, 30 minut, bardzo często z innymi towarzyszącymi objawami czy zmianami dermatologicznymi. Niekiedy również tym zmianom towarzyszą obrzodzenia. Także może to, co jest warte podkreślenia, że jeżeli mamy pacjenta, u którego występują nadżerki, obrzodzenia lub martwica jako element towarzyszący objawowi Reino, to na pewno nie jest to pierwotny objaw Reino. Jest to w większości, w zdecydowanej większości przypadków objaw Reino wtórny do choroby ogólnoustrojowej. Jakie mogą być te przyczyny, te choroby współistniejące z objawem Reino? Ta lista jest dość długa, ja tylko podam te grupy, najważniejsze grupy chorób. Oczywiście najbardziej nam się kojarzy objaw Reino z chorobami tkanki łącznej, dlatego że patrząc z punktu widzenia chorób tkanki łącznej, a szczególnie twardziny układowej, to tutaj objaw Reino jest takim dość stałym objawem. Objaw Reino u osób z twardziną występuje w ponad 90% przypadków, niektórzy mówią nawet, że prawie do 100. W innych układowych chorobach tkanki łącznej, takich jak toczeń czy zapalenie skórnomięśniowe, objaw Reino jest nieco rzadszy. W niektórych chorobach endokrynologicznych i oczywiście tutaj to, co nam pierwsze przychodzi do głowy, to są niewątpliwie zaburzenia związane z nadczynnością, ale niekiedy również z niedoczynnością tarczycy. Prawie każda choroba naczyniowa czy wiele chorób naczyniowych może przebiegać z objawem Reino. Niektóre choroby neurologiczne, zaburzenia hematologiczne, które powodują, że ten przepływ krwi przez naczynia mikrokrążenia jest nieprawidłowy. Można powiedzieć, że leki mogą być takim czynnikiem indukującym objaw Reino. I tutaj jest taka lista najczęstszych chorób powodujących objaw Reino. Można powiedzieć, że na pierwszym miejscu są te beta-blokery, ale również bromokryptyna, która cały czas jest używana jako lek u osób z hiperprolaktynemią, może być przyczyną objawu Reino. Jeżeli chodzi o literaturę czy dane literaturowe, to te dane podają, że cyklosporyna może być przyczyną objawu Reino, aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że ja leczę bardzo dużo osób cyklosporyną i nie widziałam jeszcze, aby objawem niepożądanym cyklosporyny u naszych pacjentów dermatologicznych był objaw Reino. Być może to wynika z tego, że my najczęściej stosujemy dawki nie większe niż około 5 mg na kilogram na dobę. Leki przeciwnowotworowe mogą być również przyczyną objawu Reino, ale o tym jeszcze będę mówiła, bo to jest ważny element, jeżeli chodzi o objaw Reino. Jeżeli chodzi o diagnostykę, oczywiście możemy prowadzić, czy powinniśmy prowadzić diagnostykę jakby typową dla poszczególnych rozpoznań, jeżeli jest takie podejrzenie, no bo oczywiście jeżeli chodzi o choroby układowe tkanki łącznej, takie jak twardzina układowa czy toczeń, no to w takich przypadkach przede wszystkim decydujący będzie obraz kliniczny i wywiad, a potem dopiero diagnostyka i podobna sytuacja jest w przypadku innych chorób, a o niektórych z tych chorób będę jeszcze za chwilę mówiła. Istnieje taka praca włoskich autorów, którzy przygotowali listę badań, które należy wykonać u osoby z objawem Reino w takim przypadku, w którym badanie podmiotowe i badanie przedmiotowe nie pozwala na wstępną identyfikację przyczyny objawu Reino. Ta lista zawiera zarówno badania podstawowe, jak i kilka badań takich swoiście ukierunkowanych na niektóre choroby. I autorzy tej pracy sugerują, że jeżeli te wyniki są prawidłowe, to należy je powtarzać co około 6 do 12 miesięcy i idea jest taka, że być może jest już jakaś rozwijająca się patologia, która jeszcze nie jest uchwytna w badaniach kontrolnych, ale może stać się uchwytna za te 6
lub 12 miesięcy. Ja muszę powiedzieć, że ja osobiście nie zawsze stosuję tę zasadę, dlatego że jeżeli mam pacjenta, czy częściej pacjentkę, u której występuje objaw Raynaud, która jest młodą kobietą, ma zmiany symetryczne, krótkie epizody, typowe cechy pierwotnego objawu Raynaud, najczęściej sygnalizuje, że taka pacjentka, czy taki pacjent powinien zgłosić się do lekarza, czy w naszym przypadku do dermatologa, tylko wtedy, jeżeli te dolegliwości ulegną nasileniu lub jeżeli wystąpią inne dolegliwości towarzyszące objawowi Raynaud. Kilka wybranych przyczyn wtórnego objawu Raynaud. Zacznę od takiego zespołu, który jest dość częsty, ale mało znany. To jest zespół uciskowy górnego otworu klatki piersiowej. To są najczęściej takie objawy, to jest najczęściej taki objaw Raynaud, który bywa asymetryczny, czyli związany z tą stroną, której dotyczy patologia, czasami związany z wadami wrodzonymi, ale częściej na przykład z przerostu mięśni u osób, które bardzo czynnie uprawiają sport. Takim łatwym sposobem diagnostyki objawu Raynaud u tych osób jest to, że jeżeli poprosi się pacjenta, żeby podniósł rękę, to najczęściej wtedy objaw Raynaud ulega nasileniu. Także częsta, nie tak często rozpoznawana przyczyna objawu Raynaud. Kilka słów o tak zwanym paraneoplastycznym objawie Raynaud. Prawie wszystkie choroby nowotworowe, ale najczęściej jest to rak płuca, mogą powodować tak zwany paraneoplastyczny objaw Raynaud. Ten paraneoplastyczny objaw Raynaud najczęściej w pierwszym okresie przebiega bez owrzodzeń, natomiast w drugim etapie dochodzi do powstawania owrzodzeń w obrębie paliczków rąk. W tej pracy opisano przypadek, w którym objaw Raynaud był takim czynnikiem, który sprowokował diagnostykę w kierunku przyczyn objawu Raynaud i w tym przypadku tą przyczyną była choroba nowotworowa. I w takich przypadkach objaw Raynaud, czy nasilenie objawu Raynaud zmniejsza się w przypadku skutecznego leczenia choroby nowotworowej, ale też opisano wielokrotnie przypadki, kiedy nawrót choroby nowotworowej manifestował się najpierw nawrotem objawu Raynaud, a potem klinicznymi czy radiologicznymi objawami samej choroby nowotworowej. To, co jest typowe dla objawu Raynaud związanego z chorobami nowotworowymi, to jest to, że w tych przypadkach bardzo szybko dochodzi do progresji, do zmian martwiczych. Taka typowa i wyróżniająca cecha paraneoplastycznego objawu Raynaud jest taka, że to jest objaw Raynaud, który nie reaguje na żadne leczenie naczyniowe, natomiast nie tylko skuteczne leczenie nowotworu, ale samo włączenie chemioterapii powoduje, że dochodzi do poprawy w zakresie objawu Raynaud i do częściowego wygojenia się nadżerek już nawet po około 2 tygodniach od włączenia chemioterapii. Drugą taką typową cechą, czy kolejną taką typową cechą paraneoplastycznego objawu Raynaud jest to, że ten paraneoplastyczny objaw Raynaud najczęściej występuje w tej grupie wiekowej, w której najczęściej występują nowotwory, czyli nie jest to ta grupa na przykład pierwotnego objawu Raynaud, czyli poniżej 30 roku życia, przeciwnie, paraneoplastyczny objaw Raynaud najczęściej występuje po 50 czy też po 60 roku życia. I dlatego pojawienie się de novo objawu Raynaud po 60 roku życia jest zawsze wskazaniem do wykluczenia choroby nowotworowej jako przyczyny tego objawu Raynaud. Twardzina układowa. Niektórzy z Państwa wiedzą, że to jest w takim sensie jedna z moich ulubionych chorób, że mam poczucie, że tu w największym stopniu jestem ekspertem i mam duże doświadczenie, jeżeli chodzi o leczenie zarówno samego objawu Raynaud, jak i pacjentek, bo to głównie kobiety, pacjentek chorujących na twardzinę układową. To są typowe nadżerki występujące u pacjentki z twardziną układową. Widzimy, że zachowane są czy paznokcie, natomiast dochodzi do nadżerek w obrębie opuszek palców. To jest dość częsty objaw związany z twardziną, szczególnie z twardziną, która nie jest leczona wcześnie i wystarczająco
intensywnie. A może przy tej okazji też powiem, że tego typu owrzodzenia i bardziej nasilone, o czym będę mówiła za chwilę, w szczególności dotyczą osób, które chorują na twardziny i mają ekspozycję na dym papierosowy. Palenie papierosów czy sama ekspozycja na dym papierosowy u osób chorujących na twardziny jest największym czynnikiem ryzyka wystąpienia owrzodzeń w obrębie palców rąk. Patologia naczyń związana z twardziną, ale też objaw Raynaud, który powoduje, że epizodycznie ten dopływ krwi czy ukrwienie kości palców rąk jest epizodycznie jeszcze mniejsze, powoduje powolną, ale postępującą resorpcję kości. A to w efekcie powoduje autoamputację paliczków, a potem całych palców rąk, a także stóp. Tutaj obraz kliniczny związany z autoamputacją i też warto podkreślić, że leczenie chirurgiczne w takich przypadkach nie jest skuteczne, dlatego że ta skóra jest niedokrwiona i zazwyczaj to miejsce po amputacji po prostu się nie goi. Także tutaj leczeniem z wyboru jest leczenie naczyniowe. I tutaj pacjentka, u której zastosowaliśmy intensywne leczenie lekami rozszerzającymi naczynia, czy też lekami poprawiającymi mikrookrążenie w obrębie palców rąk, jak widzą Państwo, wszystkie owrzodzenia są zagojone, natomiast oczywiście palce już nie uległy wydłużeniu w sposób oczywisty, co jest konsekwencją wcześniejszej resorpcji kości. Natomiast to pokazuje, że to leczenie naczyniowe ma tutaj podstawowe znaczenie. Mamy teraz nową chorobę, która może stać się przyczyną objawu Raynaud, a także nadżerek i owrzodzeń, a nawet bardzo nasilonych zmian martwiczych, to jest COVID-19. Także diagnozując pacjenta z objawem Raynaud, to jest jedno z rozpoznań, które musimy teraz również brać pod uwagę. Krótko o leczeniu objawu Raynaud i tu chciałabym się skoncentrować na metodach, które ja stosuję w swojej praktyce dermatologicznej, dlatego że zakres możliwości, jeżeli chodzi o leczenie objawu Raynaud, jest bardzo szeroki. To, co jest najważniejsze, to unikanie czynników, które mogą nasilać czy prowokować epizody objawu Raynaud i w tym wspomniany już dym papierosowy, ale także ekspozycja na niską temperaturę. Jeżeli chodzi o leczenie farmakologiczne, to tutaj może podzieliłabym metody terapeutyczne w zależności od tego, czy jest to pacjent ambulatoryjny, czy leczymy pacjenta szpitalnie. Ambulatoryjnie niewątpliwie w tej chwili najlepszym, najskuteczniejszym lekiem w leczeniu objawu Raynaud jest sildenafil w małych dawkach, dlatego że osoby z objawem Raynaud często nie tolerują wyższych dawek sildenafilu. Często łączy to leczenie z sulodeksydem. Natomiast w przypadku leczenia szpitalnego stosuje sulodeksyd we wlewach dożylnych lub może nawet nieco chętniej zaczynam od jednego z prostanoidów. Moim preferowanym lekiem jest alprostadil, ale tutaj wiem, że preferencje ekspertów są bardzo różne. W podsumowaniu chciałabym przypomnieć kilka najważniejszych rzeczy, o których mówiłam dzisiaj, o pierwotnym i wtórnym objawie Raynaud. Pierwotny, czyli taki, który nie jest związany z chorobami ogólnoustrojowymi, które są jego przyczyną. Taki objaw Raynaud występuje najczęściej u młodych kobiet, najczęściej, czy też można powiedzieć, nigdy nie powoduje znaczących konsekwencji, nie prowadzi do owrzodzeń i niektórzy eksperci uważają, że nie wymaga leczenia, jeżeli nie jest powodem znaczącego obniżenia jakości życia. Niektórzy eksperci uważają, że tacy pacjenci wymagają okresowych badań kontrolnych z tego powodu, że być może jest jakaś choroba, która jest przyczyną objawu Raynaud, a nie została jeszcze zidentyfikowana. Wtórny objaw Raynaud dużo rzadziej, bo to jest około 10-20% przypadków, ale w tych przypadkach objaw Raynaud wymaga intensywnego leczenia i szybkiej interwencji, dlatego że może prowadzić do owrzodzeń, a tak jak pokazałam w przypadku twardziny układowej, ale też nie tylko, może powodować autoamputację i znaczące skrócenie palców rąk. Także w tych przypadkach nasza interwencja lekarska jest niezwykle istotna. Często taki wtórny objaw Raynaud jest właśnie manifestacją choroby ogólnoustrojowej.
jeżeli chodzi o leczenie, leczenie usprawniające mikrokrążenie, ale przede wszystkim leczenie przyczynowe jest tutaj najistotniejsze.